Rodzina oraz koledzy i koleżanki z branży pożegnali na cmentarzu komunalnym w Katowicach Juranda Jareckiego. Wybitny architekt zmarł w wieku 92 lat. Jest autorem lub współautorem wielu budynków, które zdecydowały i nadal decydują o wyglądzie współczesnych Katowic. Łukasz Kądziołka. Ostatnia droga wielkiego architekta. W Katowicach pożegnano Juranda Jareckiego, twórca ikonicznych budynków, odszedł w wieku 92 lat. W pogrzebie wzięły udział jego córka i wnuczka. Urnę z prochami złożono w rodzinnym grobie na cmentarzu komunalnym przy ulicy Murckowskiej. Spoczął obok swojej żony. Myślę, że za prawie wszystkimi jego sukcesami jednak ukrywała się osoba, która go niesamowicie wspierała. Była jego ogromnym przyjacielem i myślę, że za prawie każdym wybitnym mężczyzną jest po prostu bardzo mądra kobieta. I to była moja mama. Dla osób, które z nim współpracowały, był inspiracją. Skromny człowiek z wielką myślą i z wielkim sercem o architekturze. Aby to architektura opowiadała o tym, jak mamy rozumieć przestrzeń, w której wszyscy żyjemy. I to architektura jest świadectwem Juranda. Świadectwem, które przetrwało i nadal będzie trwało. Architekt zaprojektował takie obiekty jak domy handlowe przy katowickim rynku, wysoki na 80 metrów budynek mieszkalny, tzw. haperowiec, czy Bibliotekę Śląską. Wyprzedzał swoje czasy i stał się wzorem dla młodszych twórców, nawet tych, którzy nie mieli okazji z nim współpracować. Nie przeszkadzają trudne czasy, trudne okoliczności, braki w technologii. Twórczość, jeżeli jest na wysokim poziomie, gra wysoką nutę, no to poradzi sobie w różnych okolicznościach, tych nawet najtrudniejszych, i to jest chyba to, co ja przynajmniej gdzieś tam mocno sobie gdzieś wsadziłem pod serce. Jurand Jarecki zawsze był aktywny i pełen energii, zachwycał tym kolegów i koleżanki. On był wspaniałym narciarzem, naprawdę miał tak technikę mistrzowską, że koledzy, którzy byli 20 lat młodsi od niego, nie mieli szansy się zbliżyć na 3 sekundy. W pożegnaniu architekta wzięło udział około 100 osób, ale tysiące przechodzą codziennie obok budynków, które zaprojektował. Warto przyjrzeć się im i wspomnieć jednego z najwybitniejszych twórców epoki PRL.